Biedne ja, biedne ja. Świnie interesowały mnie już od dzieciństwa. Mam jakąś, czuję jakąś sentymentalność do tego stworzenia. A dlaczego? To może wejdziemy w dźwięki i wolum. No i tak te świnie rosły i mamy świnie dookoła. Cała jabłonka jest zapakowana świniami. Jest to mistyfikacja oczywiście, ale taki motyw sobie podjąłem i to, ten motyw już chodzi za mną. Już od lat, kiedy byłem w Norwegii, też wystawiałem świńskie sprawy. No i tak się bawię tym. No, to jest taka blaga też w mowie Witkacego. Także to ma jakiś oddźwięk. To świeci tak, ale właściwie to emocjonuje się tak, żeby ta świnia trochę tak świeciła tym, żeby była taka powierzchowna, no, świeciła się takimi bagatelami, jak my przywiązujemy życie do życia. Może nie tak. Ta wystawa będzie niezwykle fascynującym doświadczeniem dla nas wszystkich. I tą wystawę bardzo serdecznie i gorąco tutaj z Andrzejem polecamy Waszej uwadze. Przyjdźcie do nas 1 maja na otwarcie sezonu turystycznego w Muzeum Orawskim Banku Demokratycznym. Dziękuję, zapraszam. To była symfonia tybetańska.